Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Furman. No dzień dobry. Oraz Blaze. Cześć. Jeżeli można go jeszcze nazywać Blaze'em. A to jest kolejny odcinek, czemu do mnie strzelają? Nie. To jest kolejny odcinek ekipy Hogastos. Wal się. Weź go stąd. Już oblewam go benzyną. Nie. Policja strzelo. Policja strzela. No nie wierzę. Okej. Blazer eksplodował z radości. Tak, dokładnie. Zabił ciebie, ale eksplodował. Dobra, gdzie wy jesteście? Halo, misiaczki? Ja jestem przy żółtym hamerze. Tak jak mówiłem, ubrany w futro z norek. To jest Popek, kurczę, samo życie. Popek, samo życie. Nie polecam, nie słuchałem de Hogaty. A wy do płytę? Tak. Co? Nie, mój chaper. Okej, okay. Tak jak mówiłem, jest to kolejny odcinek z serii Ekipa Hogastos. W poniedziałek GTA 5 online multiplayer. I dzisiaj takie świrki trochę, kurczę. Te Blaze'y i Furmany i tak, oni się zabijają tylko, kurde. Próbujcie zrobić coś konstruktywnego, a macie, o, Blaze'a. Blaze zrobił, umarł. Blaze'a skrzywionego, dobra. Chodźcie gdzieś pojedziemy. Helikopter by mi się przydał, wiecie? No nie. Fajny. Okej. Okay. Dzięki panie kierowco. Dzięki panie kierowco. Ale cię zrobił. Dobra, no chodź, Blaze, siadaj do mnie. A Furman za nami pojedzie. Musimy odszukać helikopter. Jaki był dzisiaj cel? Oczywiście ludzie, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz dla statystyk chociażby. I dajcie znać w komentarzach jakieś challenge, które można byłoby tutaj robić na online. Dzisiaj właśnie z komentarzy wyczytałem, żeby wziąć helkę, tylko najpierw trzeba jakąś ogarnąć i wlecieć na ten najwyższy budynek tutaj. Ten, który był w San Andreas, w GTA oczywiście San Andreas. Tylko teraz pierwsze pytanie, skąd tu helkę wziąć? Statystycznie rzecz biorąc, helki są na lotnisku. Ale patrzałeś na ten tym? Dach jakiś trzeba, wiesz? Sandy Shores? Ale Sandy Shores... Ale to jest... Sandy Shores to jest przecież ten, lotnisko tam... Trevora, no właśnie. No, ale to jest daleko! A chodzi tutaj, żeby jakiś helikopter zgarnąć. Ja wiem, że tutaj jest gdzieś helikopter, ale nie wiem gdzie. A czy z tego znaczy, co wiem... to zabrzmiało, to za głupio zabrzmiało. Ja wiem, na jakim budynku jest tutaj helka fajna, ale nie wiem, gdzie jest ten budynek. O, tak bardziej powiem. Tak będzie lepiej. Szpital. O Boże, trzeba umrzeć. Szpital. To jest takie, jakby był jeden Hogat. Jeden szpital. Ej, widzicie gdzieś? Weźcie kamerkę, dajcie tak wyżej i szukajcie helki. No, na pewno. Ej, bez kitu. Uda. Na którymś z tych dachów musi być helka. Bo ktoś muzykę włączył. Ten. Blaze włączył. Ja nie widzę. Ale w sumie jakbym się przeleciał tym odrzutowcem, bym skąd to się zobaczył. A ty masz odrzutowca? W sumie nie, ale... Ale nie. Można byłoby zabrać! Tak po cichu. Nie, wiesz co? Przydałoby się wyjść po prostu na jakiś budynek wyższy. Czekaj, co to jest w ogóle? I've got an idea. No ta, co to jest w ogóle? To nie jest bomba, no, przylepna. To nie jest, nie jest bomba. To nie jest bomba przylepna. Widzisz, okay, że nie detonuje się pod G. Chyba coś znalazłem. Czekaj, trzeba byłoby wejść tutaj na któryś z tych na ten parking, wjechać na górę. I można wtedy zobaczyć, czy gdzieś tu jest helka na jakimś z budynków. Zaraz coś ogarnę, może. Ej, ale naprawdę to nie była bomba przylepna. No, no, a co to było? No, kurde, mówię ci, no, nie da się jej odpalić, to nie jest bomba przylepna. A to, że się tak bym się nie ruszył, to bym był gdzie indziej. No, bez ruszania wiem się. Właśnie raczej wątpię, wiesz, to, bo to jest, wiesz co to jest? To się nazywa mina zbliżeniowa. Aha, dobra. Jak mi się nie ruszył, to wiesz, była no, szansa właśnie na przeżycie. Widzisz, a ty... Widzicie ludzie? Furman od razu obraża. Nie, Furman nie wie i obraża. Ej, no... Przepraszam. Ups. Dobra, Blazik, widzisz tu coś? Nie. Kurde. Blazik, halo? Tatu Orbita. Poproszę tutaj przyjść. Blazik, widzisz? Helkę? No, idę. Nie widzę. Czekaj. Tam nie ma helki. O, fuck. Co? Coś ty zrobił? Blaze umiera. Potknąłem się. Właśnie tak patrzę, Blaze umiera. Spoko!
fajnie, super, świetnie. Słupcia. Tak, Blaze umarł, ale Helkę trzeba... Gdzie jest Helka? Dobra, chyba podjedziemy na te lotnisko. Jakaś Helka tu leci. Furman, ląduj. Prosimy o wylądowanie, Furman. A skąd ty przyleciałeś w ogóle tą Helką? Ja... uruchomiłem pewne kontakty. Czy ty wezwałeś Helkę? No, tak jakby. Zarąbałem z tego komisariatu. Ach! Dobra! Gdzie jest Blaze? Jadę na górę. Kamerę pokładową. Jadę was na haksa. A to jest jakieś działko pokładowe, czy moje działko? Ty robisz, czy ty nie... No daj, Blaze, chodź. No jadę. Ja? Nie lecę, wszak tylko nawracam. A nie, to moje... Co ty robisz? Ej, ty masz ten... Właśnie o to się chciałem zapytać, czy masz. Siadaj, Blaze, dawaj, lecimy. Siadaj, nie gadaj, jak możesz wsiąść, dobra. Lecim. Dobra, panie, fajnie byłoby znaleźć teraz tę Helkę właśnie. Tę darmową Helkę, bo za tą darmową Helkę trzeba zabulić. Jeszcze. Nie, fajnie byłoby po prostu wiedzieć, gdzie tu jest Heliusz jeszcze jakiś. Skąd ty w ogóle zabrałeś, z którego miejsca? Koło portu jest takie miejsce, czekaj, może uda mi się to zaznaczyć na mapie? To zaznacz tylko, ja sobie zobaczę i możemy lecieć tu przed ciebie wtedy na górę, na ten budynek. Gdzieś tutaj. Czekaj. Gdzieś tu, aha, gdzieś w tym miejscu. Dobra, leć na ten budynek przed nami, to jest chyba najwyższy budynek, nie, w grze? Aha, ten Maze Bank coś tam, chyba tak. To jest Maze Bank? Chyba tak, no. No bo to jest ten sam budynek, co był w San Andreas, nie? I się z niego skakało na spadochronach. Ale ogólnie... Góra Chiliad chyba jest jeszcze wyższa. Albo to wzgórze po lewej, ta Góra Mordor po lewej stronie. Nie, Chiliad jest chyba najwyższa. A czy ja to jest gdzieś dalej chyba, nie? Jeszcze no, nie widać jej tu. Dobra, panie, leć pan! Black Hawk down! Nie. Wylądowałem, dobra. Oj, to ty chcesz skoczyć? No tak, skaczemy. Po co myśmy tu przylecieli, że skakać, stary, adrenalina, rozumiesz to? Takie rzeczy. Ja mam zarąbisty, patriotyczny ten... spadochron. Tak się schodzi. Blaze skoczył. Ej, właśnie! Co ty masz? Ty masz jakiś kolor spadochronu ustalony? No, polski. Jak? Dobra, stajmy na krawędzi. Ej, jak ustalić spadochron? Trzeba, wiesz co, wejść do Ammunition. Aha. Wow. Dobra. Fuck this shit. Chodź go spałować. Oj! Spałuj go! Jak wyleciał! O nie! Ej, czemu on tu jest? Ja spadłem! Ale Blaze'a nie powinno tu być! A no, jest! A teraz mam pedalski, what the fuck? What the Ej, ale to był jeden strzał. Ty, a jak to można się dostać jeszcze tak, nie licząc Helki? Zabójcza pięść nagroda. Jak tu można się dostać? To znaczy, wiesz co, w San Andreas można było, bo tu były takie te, teleporty na górę. Pozdro. Tak powiem. Rozkwasiłem sobie mordę. Fajnie, Hogaty został jedyną osobą przy życiu tutaj, w tym miejscu. Wow, lecę! Ej, ale wiesz, tam to helikopter. Nie ma. To za późno. To źle spadłeś? Tęczowy ten. A czy ogólnie można sobie plecak zmienić, a nie chyba ten. A czy spadochron też, ale. Na ryj. Pozdro. Trochę życia mi padło. Jakie życie? Przecież ty nie masz życia. Czekaj. Co ty robisz, Blaze, w ogóle? Wjeżdżam w ciebie. Seems logic. A, może mi się uda jakoś wjechać. Tak! Ej, na moim ekranie sam siebie zniszczyłem. Proszę cię! Ej, policja zaczęła do mnie strzelać od razu. Furman, ratunku! I'm coming! Ratunku, Furman! Blaze chce nas zabić! To było w obronie własnej! Ale policja nie uznaje takich obron. Ja się broniłem! Dobra, proszę, jedziemy! Kurczę! Patrz! Pod nami jest! Wiem! Ten zły człowiek! Nieudany skok kaskaderski! Jaki nieudany skok kaskaderski? Boże, udało się! Ej, dobrze przyjąłeś strzał. Nie, to moja jedynka przyjęła! Fuck! No nie, i teraz idzie do góry, no. Co za człowiek. Jedź! O! Co? Co zrobiłeś? Samochód nas przejechał! Kurde! Ej, ale ty, Furman, nie! Ja nie widziałem w ogóle! Furman, ty zły kierowca!
Ten sam samochód chyba. Wysiadaj! Zabiłem go. Oraniga. Dawaj, bierz to auto! Osłaniam! Nie ma czego. Policja stały... jeszcze. Oj, dzięki. To wyglądało jak w tym. Ej, a to co to jest? Ale to nie jest bomba samoprzylepna. I widziałem, zmina zbieżeniowa. Aha. To tak działa. Proszę wejść. Jedziemy już. Na gówną. Już jedziemy. Dobra. A, panie Blaze. Ale wiesz, że Siemion chce ten pojazd. Siemion? O, Siemion ma za bardzo pragnienia. Gdzie jest Blaze? Mi się zdaje, albo on jest... Nie ma go tu. Czekaj. Nie bardzo. Nie tam bardzo. No nie. Uciekaj! W ogóle mamy kanapki, ja mam inne. Kanapki. Ja mam inne! O nie! Nie wiem, co zrobiłem, ale okej. Okay. Ja myślę, że Furman, ja już z tobą nie jeżdżę. Umarłem ja myślałem, z tobą że ci w rękach wybuchnęło. Ja z tobą już nie jeżdżę, Furman. Ja jeżdżę z tobą w takim razie. No okej. Okay. Weź, no... Ej, to był dobra. Przypadek. Ja myślałem, że mam snajperkę w ręce. Śniperkę. Ej, chodź, otoczymy ten budynek. Tylko helikopter by się przydał. Teraz by się przydał. To czekaj, no, osłaniaj ten budynek. Czekaj, gdzie to było? Gdzie on jest? Tam jest. Dobra, czekaj, to ja wyjdę do góry. Idź już go weźmiemy z dwóch stron, czy coś. Tak bardzo, bo... nie wiem. Przejechałem kogoś. Ej, on wszedł do mieszkania, chyba? Czy do czegoś, na chwilę? Chyba się wystraszył. Ale z niego... Kurczę, dudek. Straszak. No, raczej nie. Czekaj. I pojedziemy go na dwa fronty. Czekaj. Jak Johnny Sins, kurde. Strzela do mnie. On nie ma życia o, już ty. Prawie. Już nie ma. Już nie ma. No, to nie ma. Zdeadmatchowany. Dobra. Jest jeszcze nadzieja na Blaze'a, ale no... Blazik, kurczę, nie daje rady jednak. New Hope. Czuję, dobra, że wiecie co? Przydałaby się helka nowa, kurczę. No, chciałbym znaleźć nowe miejsce. Ej. Do skakania. Czy ty mi właśnie strzeliłeś w bombę? Możliwe. O kurde. Ej, bo ty ją chyba trzymałeś w łapie, gotowy no. Do rzucenia, nie? Ty dobre. Chcesz strzelić w bombę? No. Furman, chodź przetestujemy. Tak, znowu kurde ja. Czy da się strzelić w bombę? Czekaj, ja jadę teraz do twojego miejsca, które mi zaznaczyłeś na mapie. W sensie, nie wiem, no może tam będzie w sumie, bo tam była tylko jedna helka. Bo ja wiesz co, zadzwoniłem do Lestera i napisałem zlokalizuj mi helikopter śmieciu, to mi zlokalizował. Więc wiesz, może się zresztą... Można tak tam... zrobić? No jasne. Lester to jest człowieku... Lester molester, nie? Załatwi ci wszystko. Czekaj, jak czekaj, Ator. Czekaj. Lester, dzwonię do Lestera. Tylko policja mnie trochę poniewiera. No fuck. Teraz tak, wkręć się na akcję, anuluj napad, zlokalizuj łódź, zlokalizuj samolot. Ale nie mam tej opcji, od 35 levela. A masz 33. Jaki smutek. Jak smutno mi się właśnie zrobiło, bez kitu. Poczułeś to takie niedowartościowanie. Brak levela. Ale ja dalej nie rozumiem, jak koleś mógł mieć 160, nie? W dalszym ciągu. Wiesz, może to była postać eksportowana z konsoli. Może. Wtedy wiesz, zachowuje level. Dobra, możesz do mnie przyjechać no, w takim razie. Powoli jadę. U, tam coś wybuchła, to mina zbliżeniowa. To nie moja wina. A, to też Blaze wtedy nas trafił, bo obydwoje mieliśmy wyciągniętą tą. Ej, bez kitu, mógł w to trafić w sumie. No. Fuck, strzelają do mnie! Policja wali! Halo, Furman, bo ja chcę przetestować, czy to działa. Gdzie ty tu miałeś helikopter? Łooo! Ale odkryłem! Jak są te bariery dźwiękochłonne przy tym, no. Nie? To czaje, że się zgniatają, tak? Tak raczej działają jak w prawdziwości? Tylko, że szybciej. Że wchłaniają dźwięk? Nie, no w sensie prawie tak się. No jasne. Ej, bo policja mnie ściga! Prawie jak kloców 12. 1-2-2, przepraszam sobie. Ej! Zabili mnie? Rozstrzelali mnie, kurde, jak w Auschwitz. Kurczę. Gdzie wy jesteście, halo? Ale...
Ty jaka... Ja testuję sobie takie jedno coś. Dobra, jak kradnę autko, już ej, jadę. Ej, Koga, ty chodź do mnie. Dobra, jadę. Zobacz, jaka ludzka stonoga się... Jaką ludzką stonogę zrobili z tego. A teraz chyba wiesz, ta ludzka stonoga, co ma być, nie? Nowa? Trzecia? A to będzie shit. Ale to jest właśnie chyba pierwsza ludzka stonoga, która, wiesz, którą robią nie jako horror, tylko jako ten horror taki, ale klasy B, nie? Taki, śmiać. A tu oni za mną wjechali wszyscy. A co? Ale zobacz, jak się ustawili. Dobra, ej. Dobra, a ze snajperki, próby. Czekaj. No dobra, ze snajpery. Zróbmy taką inscenizację, że ja nie chcę więcej żyć, ja się wysadzę. Nie. A to teraz... Beskitu, to działa! O, ciul! Tak, Hogadze save the day, zasadzie terrorystę. O, ciul! Ale dobre. O, ciul! Rozbroiłem terrorystę, kurde. Terrorysta... Furman. Gdzieś Blaze? Ej, jedź za mną, ja poczekaj. Ja coś znalazłem. Jedź za mną, ci coś pokażę, to fajne, te barierki. Nawet samolocik jest. Tak, gdzie ty jesteś, Blaze'u? Na lotnisku. Mogłem się spodziewać. Dobra, to nie tu. Fajne te barierki twoje. Gdzie to było, ej? Fajne, Furman. Fajnie się bawisz z tymi barierkami, no. Tu są, dobra. Chyba już wiecie, są. Gdzie ty masz te barierki? Tu są, po czym nie ma żadnych barierek, tu są, okay. A nie, jednak nie. Nie, tu powinny być. Tak, są tam. Dobra. Gdzie ty masz te barierki? Chodź. Czekaj, muszę przetoczyć się. Odkosiłkować auto. Okej, okay, jadę. Okej. Okay. I zatrzymaj się, nie wjeżdżaj w nie. Ale w jakie? Te tutaj, te z żółtym końcówkiem. A to jakie dźwięko szczelne? Nie. Dźwięko tylko ten, energię o coś tam. Ty mówiłeś weź... dźwięko! To są te, które ty masz wjechać i się nie rozdupić ale, od razu. Ale wjedź w nie, zobacz jak fajnie działają. What? What? Ej, bez kitu, ale fajne! Jak w prawdziwości. No, bez kitu. Czekaj, to teraz już się wgniotły. Czekaj, nie działają. Może da się to rozłożyć. Energię chłonne. Ja miejscówkę z helkami. Okej, okay, rozłożyłem. Gdzie on jest? Ej, chodź do niego. Dobra. Blazer. A on nie jest, on jest nad nami. No czekaj, wyląduj. Dobra, lecę. Elko, nie rzucaj ze siebie mnie z tymi swoimi. Dobra, no, klejmurami. Okay, spoko. No chcemy wsiąść do helki. Na pewno. Fuck. Dobra. Tyry. Wchodzimy! Wchodź, Furman! Chcę wejść do helki, ale nie stołem jako kierowca. Nie, dobra, wsiadaj Blaze. No, wsiadaj Blaze, Boże. Nie odwalaj maniany. No dokładnie. Kurde. Teraz ja lecę helką. Naciśnij Eba. What? Twój drugi pilot obsługuje kamerę pokładową. Na helek i tam jest druga. Gdzie? Po prawej od nas. 200 metrów. Po prawej. Tu. Aha, tu. Ej, to jest druga. Blisko tego, co ty zaznaczyłeś w ogóle. No, bo to jest takie lądowisko lotnicze. No, przystanie lotnisko. Tak, fajnie, przystanie lotnisko, no. Żeby zaraz przystanie lotnisko nie było, ej, kurczę, no, trzy helki wiesz. Są. Trzy? Jakie trzy helki? No, trzy, ej, bez kitu, czerwona, leć. Czerwona, czarna. Dobra, wiecie co? Podlećmy w miejsce pewne. Każdy dzień. A dokładniej tak, żeby wyskoczyć. Jak widzicie, te znaczniki właśnie od helek, nie? Na dole. Mhm. To my się wzniesiemy jeszcze wyżej i waszym zadaniem będzie trafić ryjem w helkę, która stoi tam. No co, nie poruszają się śmigła, nie umrzecie, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Tak, dopóki nie padniemy na ryj. Tylko jest takie lekkie utrudnienie, ja skaczę pierwszy, więc tracicie kontrolę nad helką. To spokojnie, ja krzyknę kiedy. Mogę sobie włączyć kamerę z pierwszej osoby? Mogę? Krzyknę kiedy. A! Fuck you! Ej, nie mogę ręki zdjąć z drążka. On za bardzo drążkuje. Co ty robisz w ogóle? Myślisz, że masz fedo... Nie rozbijaj mi szyby! To dopiero nowe! Kupione nowo. Mnie oszukał. Ej, my w ogóle jeszcze się unosimy, czy wznosimy, czy nie? No. Bo już nie widzę w sumie. No co, nie trafisz? Na 3-4. Jakby co. To co, na 3-4, tak? No. Będzie chyba lepiej. Okej, okay, ry. Skaczemy! Ale spokojnie! Spokojnie! Nie rozbijamy! Kto ostatni otworzy? Kto pierwszy otworzy spadochron, ten Wise'a? Ktoś przejął helikopter? Nie. To on gdzieś tu spada? No.
Słyszę go, ale nie widzę. Ej, teraz tylko jedna helka jest, że... ale kicha. A wy już otworzyliście spadochrony? Ja już jestem na ziemi. Ale lapsy. Jeee! Yeah. Otworzyłem ostatni! Wrąbałem się pod helikopter. Zadanie ukończone, niebezpieczny skok na spadochronie, ej. Zrobiłem misję jakąś. Lily. I przeżyłeś. Ej, jak wylądowałem, to była jedna helka. Jak wylądowałeś, była niby jedna helka? Jak wylądowałem, była jedna helka i tak jakby się zrespiły kolejne. Chyba ty się właśnie pozbawił swojej helki. Co za dało? Chciałem cię skosić śmigłem, ale chyba... I co jest? Nasza helka opada wciąż. Co to ma być? Opada. What the fuck? A nie, helka... ktoś jest. Jak to helka nie... Ona śmiguje. Jaka nasza helka? Helka nie opada. Czasem... O, ja, dobra. Chybałem. Jaki typ nas śpieguje, o co chodzi? No widzisz gdzie jestem? Po lewej ode mnie jest taka czarna helka. No ja tak. Powie, dajcie się na nas gapi typ nie. No to jest policjant pewnie. Dwie rozwalone helki. Co tu się stanęło? Trzy rozwalone helki. A chyba nie leci. Ej, spada! Black Hawk Down! Ale Black... dupo! Blade Hawk Down! Hogaty Down też. Meskito. No halo kolego, Ameryki nie odkryłeś. Co to się stało? Furman, gdzie jesteś? Ja ciągle przy helkach. Przecież tam nie ma helek. Znaczy prawie przy helkach. Ale tam nie ma helek. Tam gdzie były helki. O, dobra, lepiej. Trasz pożadna. Czekaj, stój. Co ty robisz? No nie! No cóż! Czemu nie mogę wysadzić? Zejść się załatwił! Ze snajperki, ej! Z 5 metrów ze snajperki musiał. Mogę też się wysadzić? Nie mogę. Co za kunwo. Strzela do mnie, Blaze! Oszukujesz. Straż miejska! Strzelać do nich! Patrz, zabiłem ci policjanta, który do ciebie podchodził. Ha. Dawaj! Pani strażaku! Co ty furman robisz w ogóle? Ej, mam pomysł. Bo chyba tu można płacić więcej 11. Wow! Trafiłem! Z tej odległości! What? Czego to było? Ze snajperki! Ups! Czemu mnie wysadziło? Oj, bo trafiłem twoją bombę w ręce, którą miałeś. Ja miałem bombę? Tak! Miałeś bombę w ręce! I trafiłem ci w nią. Stary, dostałem, przeskakiwałem przez barierkę i w tym samym momencie dostałem z boku z shotguna. Nie dość, że mi wywaliło na klacie taki, wiesz, wielki napis, jesteś skończony, to jeszcze, kurde, to jeszcze umarłem i mnie tak przerzuciło dziwnie. Już skisłem. Kurde, Blade zarąbał to. Zabaweczkę. Fuck. Zabity! Americanos! Americano style... O Boże! Breakdance'o widzę. Ups. Ach, wiedziałem. A to tylko strzał w nogę. To tylko. A to tylko strzał ostrzegawczy. Lecę! Brzmi jak wyzwanie, kurde. Sokole oko dostałem. Nawet. Chyba w czoko dostałem. Dobra. Ja nie umrę tym Jakim cudem? Przecież woda była. Miałem zamortyzować upadek. Jak to się nazywa? Napięcie powierzchniowe, halo. Fizyka się kłania. Tak, właśnie zostało wyeliminowane najsłabsze ogniwo. No i dobra, ludzie, myślę, że w tym odcinku było na tyle. Dzisiaj grał ze mną Furman. Aha. Oraz Blazik. Aha. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapkach i komentarzach dla statystyk. Dokładnie. Na razie.